z tej strony Eliel, witam Was w Kogamie, witam Was w Kogamie, witam Was w dość specyficznym parkurku, który podesłała mi Julia M, nie będę podawać nazwiska. Juliu, bardzo dziękuję za podesłanie parkuru. Jeśli Wy macie jakieś ciekawe parkury, ciekawe mapki, to podsyłajcie nazwy oczywiście w komentarzach. Parkur jest dość specyficzny, ponieważ jest to toilet parkur i obfituje w kibelki. Obfituje w kibelki, jesteśmy na kibelku. Jestem tu sama, bo ten parkur też jest widzę mało uczęszczany. A, spadłam, nie chciałam. Coś tu jest? Nie ma tu nic, nawet tu nie ma wody, tylko jest ten. Oj, autorze, autorze, trzeba to wodą wypełnić. Dobra, spadłam do muszli, więc jest cudownie. Chciałam sobie pójść tutaj po desce, po rancie. No słuchajcie, toilet parkour po prostu jest toaletowy. Co mogę powiedzieć? No dobra, to jeszcze zejdziemy sobie tutaj. No toaletki są bardzo ładnie wykonane, no ale generalnie rzecz biorąc, no to jest toalet parkour. To co tu można, tak? Toalet. Dobra, pierwszy zgon mamy, niestety. No i cóż, tu latają jakieś cosie, które przypinają mi niestety, ale klocki, które zostawiamy w toaletach. Może nie będę komentować więcej, ale więcej tych klocków nie będzie, obiecuję. Parkour jest bardzo fajny. Parkour się bardzo miło przechodzi. Halo, chcę... O, właśnie, chcę chorobie. Się bardzo miło przechodzi. Są momenty, gdzie jest dla mnie trudniej, ale nie ma tych momentów jakoś bardzo dużo. Każdy poziom obfituje w dwa minimum toaletki, w dwie minimum toaletki. Więc tak. No i parkour jest, mówię, no dla mnie jest mega, mega przyjemny, no ale mogłoby mnie wyjebić. Halo, no zabij się. No halo, no. Mega, mega przyjemny. Ja lubię takie parkoury, szalone troszeczkę. Ej, no nie. Halo, halo. No wybij mnie, dziękuję, wybij mnie. O, superaśnie. I superaśnie, dobra. Ja lubię takie parkoury. Ja go już widziałam kilka dni wcześniej. Niestety nie miałam czasu nagrać. Mieliśmy nawet nagrać z Spelem, ale no nie było po prostu czasu, słuchajcie, na to, żeby wszystko pogodzić razem. Mieliśmy dla Was zrobić live'a również z ETS-ka. Też nam nie wyszło niestety, bo Spelem ma problemy tam z ETS-kiem, z komputerkiem ETS-kiem i w ogóle. Z komputerkiem może nie, ale z ETS-kiem niestety tak. Więc tutaj po prostu, no nie wiem, czy zdążę, raczej wątpię. Go! Kurka wodna. Więc ETS jak nie wyszedł. Jeżeli chcecie odcinek z ETS-ka, jeżeli ktoś nie wie, co to jest Euro Truck Simulator 2, czyli symulator ciężarówki. Taki dość wykoksany symulator, który ja osobiście uwielbiam. I przegrałam w niego bardzo dużo czasu. To napiszcie mi w komentarzach, ja bardzo chętnie... Bardzo chętnie go nagram, jeżeli macie ochotę. Nagrywałam kiedyś na moim starym kanale. Tutaj jest dosyć złudne wrażenie, bo zobaczcie, że tutaj tak jakby ta ściana była bardzo, bardzo gruba, jeszcze ucięta, a tu nie tak źle nie jest. Tak źle nie jest. Nie jest tak źle. Tak, Alien. Nie gmatwaj się. Tak samo tutaj niby ściana bardzo gruba, ale nie jest tak źle. To jest fajnie, aczkolwiek tutaj mamy mały haczyk, ponieważ jest to dosyć szerokie rozstawienie tych łopatek, że tak to nazwę, bo się to kojarzy z łopatkami z pewnej gry, której nie pamiętam nazwy. Boże kochany, taka gra, co się podbijało, takie wiecie, kuleczkę. Jezu, jak się gra nazywała? Taka klasyczna gra, ja nie pamiętam nazwy. O, le fopa. Oj, Elin, nieładnie. Tak czy inaczej tutaj, no, ciężko było na początku mi, bo było bardzo... to rozstawienie tych łopatek duże, więc trzeba się tam troszeczkę skupić. Dobra, tutaj, okej, i jesteśmy. No i tak, tutaj coś, czego absolutnie nie lubią i pewnie będziemy lamić. I tak nie dolecimy do chorągiewki. Bo ja tego bardzo nie lubię, słuchajcie, bardzo tego nie lubię, absolutnie tego nie lubię i nigdy nie lubić nie będę. Jest, poszło. Tu sobie skaczemy w jakichś samochodzikach. Tak, są tutaj te rzeczy, po których, dlaczego mnie wybiło, po których sobie również skaczemy. Nie ma toaletek, co mnie zdziwiło, bo w sumie dla mnie toaletki być powinny. To jest must have tego parkouru. Po prostu, ale są kulki, które wpłynęją główienka, przepraszam, klocki,
Może nie ludzkie, ale jednak mam świnki morskie, więc trochę podobizny jest. I sorry, ale tak mi się to skojarzyło. Bardzo fajne, ja lubię kuleczki. No może nie w tym kolorze i nie na tym parkurze, bo się to kojarzy w jedny sposób, ale ogólnie w Kogamie lubię skakać po kuleczkach. Nie wiem czemu, ale lubię. Dobra. Tylko Wam jeszcze powiem, że na za tydzień mam też już parkur, jeszcze go nie sprawdzałam, ale już mi ktoś podesłał parkur. Także jeżeli macie jakieś fajne parkury, zapraszam i mapki nawet też, jeżeli jest coś ciekawego do pozwiedzania, ale ciekawego i tam nie ma PVP, to naprawdę chętnie zwiedzę. Bardzo chętnie. Tu mamy pajączki, bo przecież z toalety też czasami pajączek wyskakuje. Nie no, żartuję. Ajajajajaj, jaki piękny kraj. Dobra. Aj, dobra. Wiecamy sobie jakąś taką tutaj pajączycę. No, hello. Dobra, okej. I wybimie, brawo. Tu mamy coś, czego nie mogę zidentyfikować. To są jakieś autobusy, nie wiem, busy. Coś dziwnego, jak na ten parkour. Takiego trochę nie w temacie. Chyba, że ja nie odnajduję tutaj po prostu razem tematu. Więc nie wiem. Chyba, że w tych autobusach są WC, to rozumiem. Ale szczegółowość wykonania jest jak najbardziej zacna, więc plus dla tego... Dzięki mapko. Plus dla tego autora ów parkouru. Mapko moja droga, proszę Cię, nie zrzucaj mnie z tego czegoś, po czym skaczę. Ogólnie tutaj już ten parkour mówię raz, kiedy gdzieś tam przeszłam, kilka dni temu patrzyłam na niego i naprawdę przyjemnie. Szkoda, że tak mało osób w niego gra, powiem szczerze, bo byłoby to troszeczkę ciekawsze. Dobrze, chciałabym tu przejść, ale nie zginąć, dziękuję. Tak, i tutaj jest moment, gdzie jest bardzo, 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 bardzo długa linia tych lodów. Ja tutaj coś Spadowi, pamiętam, wtedy coś mówiłam a propos tego, że do tej w ogóle mieliśmy niezły ubaw, jak to przechodziłam. Ale nie pamiętam, co ja tam mówiłam. Pamiętam, że miałam, powiem coś tam w odcinku. I wiecie co, nie pamiętam. Nie pamiętam, po prostu nie pamiętam. Dobra. No, ale dlaczego mnie kibel zepchnął? Halo? Kibelek. No mówię, wykonanie tych toaletek jest bardzo, bardzo na poziomie, bo nawet są, słuchajcie, guziczki do spłuczek i w ogóle wszystko jest w kolorze. No i można sobie tutaj jak dziecko trochę wejść do środka, nie? Dobra, ciśniemy ten parkurek. No, wybij mnie mocniej, no halo! Dobra, jeszcze raz. I hopsa, nie zahaczaj się o tą zarazę. To jest bardzo długie i na pewno będziemy mocno lamić, niestety. No bo niestety, ale no po prostu chciałabym iść dalej, rozwijać się dalej w Kogamie, te levele zdobywać. Wow, chwila skupienia. O nie. To jest daleko, zobaczcie, to jest bardzo daleko jeszcze. Ja tu szłam różnymi drogami. Mamo, nie teraz, bo idę na toalecie. Znaczy na toalet parkour. W sumie jeden jest. Dobra, szłam tutaj różnymi drogami. Więc, no. Please no. Please no, okay. Nie, za mało spacji. Ajajajajaj. Słuchajcie, ja się muszę chwilę skupić. Serio. No kurka, za daleko. Serio, muszę się chwilkę skupić, bo to jest dla mnie ciężkie. Ja w lód nie umiem w Kogamie, więc no. Kurde, spanikowałam. Ach. Ojejku. No, ale...
Teraz mi połowa widzów ucieknie z filmu, bo nic nie mówię. Nie, no kurde, blade. No patrzcie, jak jestem już daleko. No kurka wodna, tu by było już prościej. Rage. Nie, to nie będzie du run, tylko du rage. Nie, tak lekko, co ty? Chiquita, halo Chiquita, ogarnij się. Kurka wodna, no serio, wiecie co? Kurka wodna, po prostu masakra. Dobra. No, lama, no, kurde, blade, patrzcie, jak fajnie już szło. Dobra, mam jakąś swoją drogę, powiedzmy, może damy radę w końcu to przejść. Może damy radę w końcu to przejść. Tą drogę już jakoś tam, powiedzmy, pamiętam. Więc pamiętam też błędy, które popełniam. Nie, tak mało się dotknęłam. Nie, to jest nie fair. To jest nie fair. Ja wiem, że są ludzie, którzy to przeszli za pierwszym razem, jeszcze skakali po 10 katek. Ale ja nie jestem takim ludziem. Naprawdę jest mi ciężko. Zrozumcie, że jestem lamą. To samo jest w tej Kogamie jednak. Ach, no, kulka wodna. No, dlaczego tak daleko? Ach, no, kulka wodna. No chyba będziemy, potniemy nagranie, bo przecież ja nie dam rady tego tak ogarnąć, żeby to tak, wiecie, sensownie szybko przeskoczyć. Tak serio, serio. Wow, 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 kurka wodna, no patrzcie, no. Czemu w tym momencie zawsze zahaczam? Dobra, ja to przetnę, bo i tak przytnę, chciałam powiedzieć. Bo i tak widzieliście prawie całą trasę, więc chyba nie ma sensu tu przedłużać, bo i tak nie wiem za bardzo o czym, kurde, gadać, a się skupiam bardzo. Więc ja tylko chwilkę zatnę nagranie i do Was zakręcę. Okej, jestem, słuchajcie. Jestem. I wyobraźcie sobie, że tutaj już doszłam po prostu ledwo w siłach, bo niestety zaraziłam się tam przed tymi tutaj klockami. I nie wiem, czy tutaj szłam dalej, czy nie szłam, ale ja tego wcześniej nie widziałam, a ja jestem straszną lamą w takich klockach. I jest mi bardzo, bardzo ciężko w takich klockach, więc nie wiem, o co tu chodzi. Dlaczego tak? Bo chyba coś przegapiłam po prostu, szczerze mówiąc. No, ale nie kręć mnie. Właśnie nie lubię tych kręciołków, bo mi to bardzo wkurza. Słuchajcie, bardzo, bardzo mnie to wkurza. Okej, dobra, może damy radę? Kurde, no nie daliśmy rady. Także ja dalej chyba tego programu nie znam. Powiem szczerze, że tutaj się... No, przestań, Boże, po co takie kręciołki? Ojejku, troszkę się zdziwiłam. Więc no cóż, będzie ciężko, no ale damy radę, nie? Co nie da radę jak my? Dobra, jedziemy, jeszcze, dobra, jesteśmy. O matko, tutaj to polecieli ostro, ale mamy nuba. Słuchajcie, no mamy nuba, no ja mogę to, powiedzmy, spróbować przejść, aczkolwiek będzie cholernie ciężko będzie, no właśnie. A na pałę się raczej nie da tego przejść po prostu. Trzeba by było tak z trzy przeszkody tam mniej więcej do tamtego momentu. Tam tutaj jest raz, dwa, potem są dwa klocki, potem są raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak do tamtych jeszcze kawałek po boku, co jest więcej tego lodu. I dopiero potem na pałę. No niestety ja tego nie przejdę, bo jestem lamiszczem. Idziemy na Easy Way'em. A dlaczego ja się zaraziłam? Halo, na Easy Way'u. Tam wygląda interesująco. Tam wygląda interesująco. No tak, tak, skocz sobie na ten, no przecież. I to jest nawet fajne, słuchajcie, nawet fajne. Dałoby nawet radę to jakoś tam przejść, ale zajęło to dużo więcej czasu. A ja też szanuję Wasz czas i nie zamierzam Wam czasu zabić. Ojej, no i trzeba mieć mniejsze spodnie. Ja mam duże spodnie, więc generalnie no, dużo nam nie brakuje. Tak jak mówiłam, trzeba przejść tak z dwie, trzy chwilkę tam, wiecie, kratki i myślę, że byłoby spoko. No kurka wodna, nie, naprawdę. Pokaż, no może my damy radę to przejść. Może chwilkę poświęcimy czasu na to i przejdziemy. Nie przejdziemy tego, nie ma opcji. Bo to da się tam coś ogarnąć, nie? No zobaczcie, no tak blisko, no. No dobra, uznajmy to, że dalibyśmy radę przejść, tylko kwestia czasu i poświęcenia po prostu czasu na rozgminienie tego, gdzie i jak sobie przejść. Ale my jesteśmy leniwcami dzisiaj, jest deszczowo, jest pochmurnie. Ja już... Nie, dlaczego?
Ja już zrobiłam 5000 kroków, więc no ale pokaż mi tutaj to dalej. No, dalej. Więc ja jestem dzisiaj już po aktywności fizycznej, takiej, jakiejkolwiek, ale jestem. Czeka mnie jeszcze druga aktywność fizyczna, czyli sprzątanie domu, robienie obiadu, więc nawet trzecia. Więc jeszcze nagrywanie, więc po prostu słuchajcie, naprawdę dzisiaj jesteśmy leniwcami i możemy sobie na to pozwolić. Perfidnie, na Nobwayu się zabijam, na Easywayu, dobrze, na Easywayu. Także jestem nobem. Jestem nobem. Mamy nasze ukochane. Nie kręciołku mnie, tylko weź tą. Ukochane gumeczki, których nie cierpią wręcz, no ale dobrze, trzeba to trzeba. Nie cierpią tych gumeczek, w sensie wiecie, nie? Idealnie. Okej, co dalej? To samo? Serio? No dobra. Ojej. Okej. No, lama, no! To jest ciężkie. Szkoda, że nie ma tutaj żadnego easy way'a. Bo serio, to jest ciężkie. Ja takiego czegoś jeszcze nie widziałam. To po raz pierwszy, słuchajcie. No, super. Idę to po raz pierwszy. No, ale to się... Serio? Nie, muszę to zrobić w ten sposób. No, ale wybij mnie, proszę. Dobra. Tam. Dobra, wróciłam. Nie wróciłam. Ajajaj. Czekajcie. Raz, dwa, trzy, no cztery. Myśmy byli między drugim a trzecim, czyli no nie jakoś bardzo daleko. No ale generalnie rzecz biorąc, do prostych to nie należy. Oj, no błagam. Możesz mnie wybić, dziękuję. No, dalej. Eju. No, please! Serio? Nie umiem tego przechodzić, serio. No, nie umiem tego przechodzić. Aż mi się gorąco zrobiło, sobie wiatrak wyłączyłam, mi się gorąco zrobiło. Nie znam tego, nie widziałam takiego czegoś jeszcze nigdy. Nie. O, no dzięki. No super. No dobra, mamy parę utrudnień. No kurde! To nie na tym polega, Chiquito, żebyś to przeskakiwała. Masz na tym się przytrzymać chwileczkę. Serio? O, do góry! Ja cię sunę, nie mogę tego ogarnąć. Jestem lamą. Jestem lamą. Dzięki. No, kurde. Wow! Nie potrzebuję co dwa. Potrzebuję co jeden i tylko jeden. Żeby mnie nie wyrzucało nie wiadomo gdzie. No, kurka wodna. Wow! No, kurde. Ciężkie. Wiecie, to ciężkie, powiem szczerze, no to ciężkie. Dobra, mamy. Stój. No, dzięki. Możesz mnie wybić, dziękuję. A tak sensownie wybić, no. Okej, świetnie. No chyba tu zrobimy kolejne cięcie, bo to nie ma sensu, żebym ja was tutaj zamęczała, a serio wypadałoby to po prostu przejść.